Cześć wszystkim, znowu Point 7. Dalszy ciąg Pillars of Eternity, dodatek Biała Marchia. Dobra, zwiedzamy dalej Rdzawy Las. W poprzednim odcinku dostaliśmy kilka dodatkowych zadań tutaj do wykonania, między innymi musimy wytropić kogoś pracującego dla kapłanów Ondry, którzy wyglądają bardzo podejrzanie. Okej? Zatem była też mowa o jakiejś grupie najemników, którzy byli na zachód od Krzepy. Zobaczymy, co z nimi będzie. Okej, Menpyw gra. Nie lubię ich. Otworzyć ogień. Ty podejdź do niej. Tu tutaj może zgarnij. Okej, fajnie. Prawie ją zabiliśmy. To teraz krzyk. 33 obrażenia, ładnie. Okej, dobra. Zgarnijmy te duchy. Błogosławieństwo, ty rzucaj obszarówki. Okej, trochę za późno. Dobra, pomóżcie matce. Eder się zajmie swoim zgorzknionym duchem. Dobra, ładnie, Paladin wykończył go. No to w sumie tyle. Okej, czy dostaliśmy za to jakieś doświadczenie? Tak, troszkę. Na razie nie ma chyba za trudnych walk. Biała Marchia niby ma się skalować. Właśnie przed wejściem do Krzepy dostaliśmy opcję, że żeby gra przeskalowała poziom przeciwników do bardziej trudniejszego. Jednakże co tu mamy? Kajdrwali. Jednakże było napisane, że tylko krytyczna ścieżka będzie przeskalowana. Cokolwiek to może oznaczać. Okej, czy znajdziemy tutaj coś ciekawego? Chyba nie. Może nie mamy wystarczająco dobrej osoby w przeszukiwaniu. Okej, dobra, przeszukujemy dalej. Tutaj coś jest. Strzykasz kępkę sierści zaczepionej na krzaku. Rozpoznajesz zapach wilka. Okej. Tutaj pewnie też jest coś związane z tym. Ślady po zębów na kościach jelenia wskazują na dużego drapieżnika. Może znajdziemy teraz tego wilka. Okej, tutaj coś widziałem. Zza winkla. Okej. To są ci najemnicy, których szukamy. A ty do których się zaliczasz? Do łowców, drwali czy przemytników? I wysoki, dźwięczny śmiech niesie się po zaśnieżonej łące. Stykuję palcami o skórzaną kaburę. A za co dokładnie jest ścigany? Okej, jego miejsce jest w więzieniu, a nie wśród niewolników. Okej, wyciąga pistolet. No, ja nie żałuję. Nie żałuję, że nie zadaję się z takimi ludźmi. Czy coś. Okej, dobra. Derty zgarnij tych dwóch. Zała podejdzie tutaj może. Okej, ty spróbuj do niej wypalić. Zała. Okej, dobra, ona wypaliła do Edera. Ale średnio jej to wyszło. Okej. Sama mocno już oberwała. Okej. Dobra, Paladin chyba nie może być, bo jest złapany przez nią. To może rzućmy na nią dezintegrację. Okej, ty ładnie. To...
Kula ognia również. Okej. Okay. Jest tu miecz. Okej, okay, defala zaraz spadnie. Dezintegracja odbija. Dobra, a ty co możesz robić? Możesz pomóc Cederowi. Okej. Okay. Ty, Alot, co możesz rzucić? Mniej więcej swoich zaklęć typowych. Może na tego łowcy niewolników. Okej, okay. Ładne obrażenia. Spróbuj mu jeszcze przywalić lancą. Okej, okay. Ty się zajmij nim. Ty się zajmiesz nim. Okej, okay. Matka ładne obrażenia zadała. Niech dalej strzela. Okej, okay. Alot, może po prostu strzelaj. Ty możesz jego ogłuszyć. Ty pomóż paladynowi. Okej, okay, ładnie. Skupcie się teraz na nim. Eder, ty przewróć tego gościa. Ładny strzał, matko. Jeszcze nie stać się na kolejną dezintegrację. Ty możesz rzucić po prostu detonację na niego. Okej, ładnie cała. Zajmę się teraz tym gościem. Okej. Tyle jeżeli chodzi o łowców, niewolników. Zobaczmy, czy mieli coś ciekawego. Tylko solidne rzeczy. Coś jeszcze? Nie. Solidne, solidne. Okej, dobra. Przy okazji będziemy musieli się zapytać tego Orlanina, o co chodzi z tym morderstwem. I czy będziemy musieli go wpakować do więzienia w związku z tym. Okej. Ale zobaczymy. Póki co zwiedzajmy dalej. Zimowy wilk. I dziki druid. Okej. Może pójdziesz na bok. Wy wypalcie może lepiej do tego druida. Ty zgarniesz tutaj. Kogo się da? Ty przewalisz ładną kulę ognia. Okej, ty się cofnij. Krzykniesz na nich tutaj. Okej, ty już po nie strzeliłeś, co? Tak. W razie błogosławieństwo. Okej, ty już krzyknęłaś. Okej. Okay. Ty nie jesteś w zwarciu. Wszystko już popadało. Idzie nam bardzo sprawnie. Mi się zdaje, że ci przeciwnicy jeszcze nie zostali przeskalowani. Gdyby byli, to trudno mi myśleć, żeby tak łatwo z nimi szło. Okej, okay, tutaj jest jakiś jeleń. No, to po prostu jeleń. Okej, okay, zapiszmy. Dajmy, że gdzieś tutaj się czai ten wilk, z którym nie będzie przelewek. Okej, okay, czy tu jest jakieś jezioro? Jakaś bardziej przerębla niż jezioro. Okej, okay, tutaj coś mamy? Wygląda na to, że nie. No to wracamy. Zachuła staje się sprawiać okej w walce. Ale szkoda, że nie ma żadnej broni dystansowej. Przynajmniej też nie widzę, żeby jakoś dobrze dla niego działała. Okej, chyba nic nie ma. Zbieramy strzony cięt grzbiet. Cokolwiek. Dobra. Busłowców. No to szukamy dalej.
Kto by minimapa w Tyranii przydawała się trochę. Okej, okay, Langfuty. Langfauty. Okej, okay, pierwszy raz widzę. Coś takiego. Dobra. Zajmijmy się nimi. Ty wypal do niego. Ty tutaj może strzelisz. Okej. Ładne obrażenia, dobra. To... Krzyk? Myślę, że tak. Okej. Ty mistrzowska kula ognia. Ty zgarnij może tego lodowego trolla, możesz go pewnie ogłuszyć, co? Okej, dobra. Starajmy się zająć tym Langfootem najpierw. Wygląda na to, że on nie jest zbyt miły. Ty? Czemu odstępujesz od walki? Okej. Ty znowu się naładowałeś? Nie. No możesz podpalić tego Langfoota. Okej. Możesz użyć płomienia. Możesz go powalić. Dobra, spróbuj jeszcze raz go oszołomić, ogłuszyć. Okej, ładnie. Dobra. Komu najpierw chcemy pomóc? Pewnie Paladynowi. Ponieważ atakując jego cel dostajemy bonus do celności. Okej. Ty dostałeś 4 rany. Możesz użyć tego dosięgnięcia. Zobaczmy, jak to działa. Miałem go chyba odrzucić, co? Pociąg trafia pierwszy cel, potem dodatkowe obrażenia mierzone wrogowie. Okej, okay, wstążka za celem, okej. Okay. Trochę źle tego użyłem, ale dobra. Możesz jeszcze raz tego użyć. Możesz go wykopać też. Tak! He, fajnie, spoko. Może teraz użyj tego ciosu. To powinno ich dwóch trafić. No chyba trafiło. Okej, okay, dobra. To bijemy dalej. Możesz, zdążysz jeszcze krzyknąć na nich? Zdążyłaś, spoko. Prawy, wszyscy pomożecie Paladynowi. Okej. Ale dobijcie go. Nie potrzebuję go. Okej. Ciach. Okej, jeszcze raz. Można sporo tego spamować. Tych jego zdolności. Okej. Puff. Ty, wybijcie go. Okej. Trochę mieli żywotności, ale w końcu padli. O, ja was dla niezłomnego. Który to już poziom, co? 13 czy 14 już? Dobra, wiedza. Mistrzostwo w zaklęciach. Trzeci poziom. Więc dopiero 13. Okej, okay, coś chyba fajnego mieliśmy. Okej, okay, tworzy... Przyznając towarzyszą premię do wszystkich rodzajów obrony. To brzmi fajnie. Są jeszcze błogosławieństwo. Zamiana 20% trafi na krytyki. To również brzmi fajne, ale... To brzmi jak coś, co moglibyśmy użyć w każdej walce i się na pewno przyda. Okej, okay. Wszystkie rodzaje obrony. Ciekawe, czy to również oznacza... uniki. Znaczy odbicia. Mam nadzieję, że tak. Okej, okay, dostał również nowe zaklęcia. Burza Świętego Ognia. Okej, okay, spuszcza ognia, tworząc długotrwałe obrażenie od ognia wszystkich celów.
Efekt obszarowy 12 sekund. No okej, okay. Brzmi fajnie. Przez 12 sekund zadaje niezłe obrażenie od ognia. Zmartwychwstanie, podniesienie z wytrzymałością. Okej, okay, to już widzieliśmy. Niewielkie ucieleśnienie. Kapłan zaczyna lśnić nadprzyrodzonym blaskiem, wynikając z nasycenia energii. Kapłan staje się pomniejszym wcieleniem swojego bóstwa, otrzymuje premię do wszystkich cech. Okej, okay. Fajnie. Dobra. Okej, okay. Jeden gościa, którego pominęliśmy przez przypadek. Okej, okay, dobra. Weź go ogłusz. Łatwo poszło. Właśnie, ty masz łapiducha? Dawałem ci chyba łapiducha. Komuś dawałem łapiducha. How may I help? Zawa is ready. Paladynowi? Nie. Może Gili dawałem łapiducha? Toż przydałoby się troszkę podleczyć Edera. Okej. Okay. A widzę, że nie mam. Mam tylko szycie ran na siebie. Okej. Okay. Dobra. W tym razie nie wiem, komu dawałem łapiducha. Dobra, zwiedzamy dalej. Tutaj jest chyba to jezioro w końcu. Coś tam przy nim mieliśmy znaleźć. Don't fear for me, Watcher. I may be large, but walking the coals has made me light on my feet. O, właśnie. Kiedy podchodzisz do zamarzniętego stawu, z mgły wyłania się jakaś postać klęcząca przy przeręblu. Ponosi dużą skrzynię i chwilę, bez chwili wahania wrzuca ją do wody. Postać się rozgląda się i wówczas rozpoznajesz sobie znajomą twarz. To Keksel, jeden z akolitów Lafty. Zakłada na głowę kaptur i przerzuca skórzaną torbę przez ramię. Nie oglądając się za siebie, rusza w kierunku krzepy. Okej. Chyba więc znaleźliśmy chyba ten zbiornik. Gdzie jakieś tu zdarzenie z wyciągnięciem go? Przez wycięty w grubym lodzie przerębel widzisz mętną wodę. Przerębel jest większy niż te wycięte przez rybaków. Zmieści się w nim nawet Aumundamin. Poruszona powierzchnia wody uderza o krawędzie przerębla. Sięgasz ręką, by sprawdzić temperaturę wody. Każdy dotyk sprawia ból, a ręka po kilku chwilach zaczyna drętwieć zimna. Kiedy zbadaj okolicę. Uważnie rozglądasz się po okolicy. Widzisz liczne ślady zwierząt, ale przy przeręblu są też odciski ludzkich stóp. Przyglądając się w dziurze w lodzie dostrzegasz, że ściany pokrywa ząbkowana zmarzlina. Nie pierwszy raz wykuto ten przerębel. Okej, przyjrzyj się wodzie, wypatrując z nastawu. Woda wiruje, jest zamulona i niemal zupełnie mętna. Skupiając się dostrzegasz jednak przebłyski dna, które powoli nabierają kształtów. Masz pewność, że na dnie leży kilka przedmiotów. Dobra, wskoczmy do wody i przeszukajmy dno stawu. Osłona przeciwko żywiołom. Rzuć zaklęcie osłona przeciwko żywiołom przed skokiem do wody. Niech Alot rzuci zaklęcie osłona przeciwko żywiołom. Zachuła zaczyna pobierać energię z eteru, kierując się do grimoire'u. Na otwartej stronicy widzisz nagły błysk światła i czujesz, jak otacza cię ochronna aura. Okej, okay. Coś im się chyba pomyliły nazwy NPC-ów. Znożasz dłoń w wodzie. Wygląda na to, że zimno nie stanowi już problemu. No dobra. Rozważ inne możliwości. Dobra, to skocz do wody. Ja zanurkuję. Świta cię pełno sfigurowań ciemność, ale jej dotyk jest niemal ciepły i przyjemny. Od czasu do czasu o twojej kończyny przychodzi ci zimny dreszcz, ale ochrona zapewnia ci, zapomniana przez zaklęcie, pozwala ci dopłynąć bez trudu do dna stawu. Dokładnie pod przeręblem na samym dnie twoje ręce trafiają na dwa ciężkie przedmioty wykonane z metalu i drewna. To skrzynie, nieduże, ale ciężkie. Jedne po drugiej wytupywasz je na powierzchnię z wysiłkiem, unosząc ciężki ładunek. W końcu po tym heroicznym wysiłku wychodzisz z lodowatej wody. Po kilku minutach poświęconych na odpoczynek postanawiasz obejrzeć znaleziska.
Na skrzyniach widnieją symbole Ondry. Łapiesz jedną ze skrzyni i otwierasz ją. W środku są tylko kamienie. Po chwili opanowujesz swoje zaskoczenie i sięgasz po kolejną skrzynię. Po otwarciu widzisz to samo. Tylko kamienie, żadnych wartościowych przedmiotów. Coś tutaj zdecydowanie nie gra. Zbierasz jedną z pustej skrzyni jako dowód. Tak. Myślę, że ci ludzie podszywają się pod, pod kapłanów Ondry. A naprawdę, nie wiem, grabią coś? Grabią jakieś przedmioty? Albo coś innego? Ogród zrobiska. Grupa elfów stoi z luźnym kręgu wokół ogra, ale nie wydaje się z nim walczyć. Ogr jest związany sznurem, jeden z elfów pociąga ostro za drugi, obwiązany wokół szyi ogra. To na nic bestio, upór jest bezcelowy. Ogr parska ze złością i odchyla się, przeciągając sznur. Dwóch elfów kłuje go niezbyt energicznie swoimi halabardami. Ogr nie reaguje. Hej, Famer! Jeden z elfów odwraca się, żeby na ciebie spojrzeć, sygnalując rękę drugiemu zajętemu ogrem. Elfy odwracają się do ciebie, sięgając po rękojeście broni. Famer el pociąga jeszcze mocno za sznur, potem też się odwraca. Jesteście daleko od domu? O, jutro będziemy jeszcze dalej. Po prostu zbieramy po drodze pomocników. Co wy robicie z tym ogrem? Zabierzemy tego stwora do Westerlandu. Mieliśmy kłopoty na szlaku, ale mając własnego ogra, nie powinno się to powtórzyć. Kupiłem go od łowców niewolników niedaleko stąd. Pewnie chcieli sobie odbić straty. Nie jestem pewien, czy był wart aż tyle. Okej, czy chcemy go uwolnić? Czy nam zależy? Jeżeli chcemy załatwić sprawę z ogrami pokojowo, to może być nasza karta przetargowa. Więc może coś z nimi zrobimy. Potrzebujecie pomocy? Może pytasz, ale mamy wszystko pod kontrolą. Dobra, przyłóż elfowi, znajdujemy się najbliżej. Ceremonialnie ruszasz do przodu i kładziesz elfa na ziemię solidnym ciosem w szczękę. Pozostałe elfy odwracają się ku ciebie zaskoczone. Kiedy elfy sięgają po broń, związany ogr usiłuje wykorzystać moment i rzuca się do tyłu, wyrywając sznur z ręki trzymanego go elfa. Z triumfalnym rykiem ogr rozrywa więzy na łapach. Łapać ogra, ale nie uszkodzić go i dawać mi w głowę tego idioty. Okej. Teraz zabijemy wszystkich. Okej. No nic, trudno. Okej, dobra. Wyskupcie się na kimś z tyłu. Ty w sumie też. Okej. Ty możesz tego gościa położyć. Ty możesz nakrzyczeć na nich wszystkich. Okej. Ołe. Okej, kolejna ołe. Ty możesz rzucić ten krok obronny. Tak, Eder już powoli kończy mu się zdrowie. Więc będziemy coś musieli na to zrobić. Dobra, teraz błogosławieństwo. A ty co możesz robić? Strzelaj po prostu. Okej, ładnie. O, przejęliśmy ogra. Spoko. Sami się to bladą elfką. Okej, dobra. Ty walczysz z nią. Możesz spróbować ją przewrócić. Ty przewróć tego gościa. Ładnie. No okej, dobra. Krytyczna lanca. Ty możesz ją zdezintegrować. Okej. Ciebie powalili, ale spoko, już jesteś. Dobra, przywal jej. No i dobra. Cokolwiek to by nam dało.
Co nam do gorzką szramę? Myślę, że to sprawdzimy. Coś poza tym? Solidne rzeczy. Nic ciekawego. Co mnie trochę żałuje, że ich teraz zabiłem. Myślałem, że będzie można się dogadać z tym ogrem. I jakoś pogadać z nimi. Ale musieliśmy wszystkich zabić. Okej, okay, dobra. Zobaczmy, co to ta szrama. Wyjątkowa jakość szabla. Raz przed odpoczynkiem plaga robaków. Obrażenie z procentową wartością utraty zdrowia 10 sekund. Okej. Okay. Przyznaje plugawy ciernie dwa razy przed odpoczynkiem. W razie powodzenia mdłości. Okej. Okay. Obrażenie plus 20%. Ale nie ma żadnych bonusów do celności. Więc taki sobie przedmiot. Dobra. Może tobie dajmy jakąś fajniejszą broń. Ty masz biegłość w broni chłop, więc masz siekiera, włócznia, kostur bojowy. Okej. Okay. Czyli głównie siekierki. Czy mamy jakieś siekierki fajne? Mamy to. Moglibyśmy to nawet troszkę ulepszyć. Coś jeszcze mamy. Jest topór. Halabarda. Znakomity arkebus. Bardzo ładnie wygląda. Ale też już mamy znakomity, który samemu ulepszyłem. Czy mamy jakąś znakomitą siekierkę? Nie widzę jej. Żadnej takowej. Okej. Okay. Jakość. Ile możemy ci dać? Solidną jakość możemy bez problemu jej dać. Znakomitą jakość już trochę mniej. Bo mamy mało rubinów. Ale spoko. Myślę, że się przyda. Dobra. Znakomita jakość. I zobaczmy. Teraz masz celność plus 8, obrażenia plus 30, pominięcie ro, 25% obrażenia do ognia. Okej. Okay. To tak na wszelki wypadek. Gdyby potrzebował czegoś innego niż obrażenia obuchowe. Okej, dobra. Przejdźmy jeszcze może w tym kierunku. Właśnie, jak tam z awansami? Daleko tobie zostało? Ta, daleko. A 14 poziom to nie jest jeszcze coś, co się wydarzy szybko. O! Coś tu jest. Tylko zwłoki. Okej, okay, buty szybkości. Szybkość ruchu plus 3. To się może tobie przydać. Mikstura płomiennej tarczy. I parę drobniaków. Masz teraz buty, które dają ci strzący dotyk. Więc może weź te buty szybkości. Musisz szybko podchodzić do przeciwników, więc na pewno ci się przydadzą. Okej, okay. To by była większa połowa rdzawego lasu. A, to jest jakiś krater. Okej. Okay. Coś jeszcze mieliśmy jakieś inne zadanie tutaj wykonać. Poza wilkiem. Ale dobra. W każdym razie, w następnym odcinku będziemy dalej zwiedzać rdzawy las. Przejrzymy resztę tej lokacji, znajdziemy wilka i cóż, chyba dalej będziemy musieli iść do... Może tutaj znajdziemy również obozowisko ogrów? Bo chyba oni mieli być gdzieś na zachodzie, a nie widzę żadnej innej ścieżki dalej. Więc może tutaj znajdziemy obozowisko ogrów i załatwimy z nimi sprawę. Dobra, no zobaczymy. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!